Cześć wszystkim dzisiaj. Swords and Sandals. No właśnie, Swords and Sandals Crusader Redux. Tym razem jest to wersja na telefon. Udało mi się zdobyć wersję 1.5, o którą walczyłem dosyć długo. Już się z tą serią trochę zapoznałem i wiem, że jak zagram w Conquer the Realm, to mogą się pojawiać takie małe błędy, nie błędy, tylko problemy z gierką. Więc się możecie na to przygotować, ale na razie nie z tym trybem będziemy się zmierzać. Chciałem wam też przedstawić propozycję jedną. Bo pamiętacie, zrobiłem kiedyś odcinek porównawczy Crusadera zwykłego i Crusadera Redux. I to był odcinek porównawczy taki... tylko jednoodcinkowy. I ja sobie pomyślałem, że może zrobię odcinki porównawcze ze wszystkich trybów. I że kampanię, misję po misji będziemy robić porównanie i wymyśliłem, że jeżeli w planie odcinków zobaczycie, że jest Crusader Redux albo Crusader Classic, to wtedy będzie coś nagrane z trybu, który porównujemy, czyli zaczniemy od kampanii, nie polecimy w kolejności, jak tutaj ma Crusader Redux. Czyli byśmy zaczęli od kampanii. Nie, więc dzisiaj, jak mamy w planie Crusadera Redux, to robimy jedną misję. Tak, jedną misję. A że Crusader Redux ma 6 misji, to po prostu zrobimy tak, że jedną misję dorzucimy do któregoś miejsca, tak? Akurat będzie trzeba to zrobić z 6. misją, bo inaczej się nie da. Chociaż... na pewno zrobię to porównanie, tak? Porównanie dobrze jest zrobić, żeby zobaczyć, jak się różni. No bo jest trochę różnic. Myślę, że będziecie zadowoleni, że chcę coś takiego zrobić. Porównanie. Szersze porównanie. Albo inaczej, po prostu całe chaptery będą. No, tak będzie lepiej. Całe chaptery, tylko że będzie to na takiej zasadzie, że i na zmianę misjami, nie? Najpierw misja z Reduxa, potem misja z Klasika, Reduxa, Klasika i tak dalej. A że Redux ma 6 misji, no to Crusader Redux będzie zaczynało odcinek i kończyło. Będzie na przemian, nie? Tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej, no, wtedy będą mniej więcej misje podobne do siebie. No nie wszystkie są takie same, ale są podobne. Więc jeżeli będziecie mieli w planie Crusadera Redux albo Crusader Classic, to wtedy będzie jeszcze odcinek z kampanii któregoś chapteru. Jak kampanię skończymy, to przejdziemy do następnego trybu i tam też będzie porównanie jakieś. No tak, bo chcę powiem porównać wszystkie tryby w kolejności, jakiej tutaj mamy. Więc myślę, że zaczynamy. Tak. Jednak to jest odcinek, w którym to zapowiadam. To od przyszłego miesiąca, od następnego wylosowania lub przyszłego miesiąca, jeżeli będzie albo Redux, albo Classic, to wtedy będziemy to porównanie zaczynać. Dzisiaj jeszcze nie, bo dopiero wam to zapowiadam. Tak, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, nie? A teraz przechodzimy do gry i bym wziął sobie na przykład... który tryb? Muzyka jest wyłączona, bo gram na telefonie, nie? Mam włączony tryb nagrywania, to się wyłączyła muzyka. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Wersja 1.5 to jest. I myślę, że możemy sobie zacząć od Conquer the Realm. Dobra. Tutaj jest... to jest opcja wybierz liderów, nie? Mogę 8 max i myślę, że tych 8 sobie zrobimy.
Tryb trudności to jest fair, hard, brutal i easy. Przypominam, jak to działało. Mam 25 odcinków już z Crusadera Reduxa nagrane. Jednak to uznajmy, że to jest drugi sezon. Ten sezon to miał pojawić się wcześniej, jednak ani razu się nie chciało wylosować na kole, to musiało czekać na swoją kolej i się doczekało. Okej, weźmy w tutaj no fair. Mogę też wybrać sobie startowe levele od 1 do 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 20, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45 i 46, 50. Myślę, że weźmiemy sobie to 46, 50, żeby jak najszybciej tą grę, żeby nie był zbyt długi odcineczek. Tak, no to co pięć jest tak różnica leveli w ranku? Pięć leveli jest objęte w ranku, o tak. Jeden z tych pięciu leveli uda nam się trafić. Teraz mamy do wyboru albo mamy na start pięć prowincji przynajmniej. Pięć prowincji to jest wtedy, jak mamy mniej liderów. Tak to jest różnie, bo jednak nie wszystkim starcza te pięć prowincji. Okej. Czy chcemy, żeby prowincje były na start? Nie. Nikt nie będzie prowincji na start. Mogę jeszcze sobie wybrać, że będziemy mieli alienów z liderami, albo nie. I zróbmy, że będziemy wszyscy wrogami dla ciebie. I teraz mogę wybrać albo po grze będzie ten podsumowanie takie szersze, albo po prostu, że kto wygrał, to wygrał. I ja zrobię to, żeby było podsumowanie szersze, bo jak nie pamięta ktoś, jak to wyglądało, to sobie przypomni. Okej, 5 lat. Nie wiem, tutaj chodzi o długość gry. To sobie zrobię 5. I teraz mogę jeszcze wybrać, jak często mają być levele. Co 250 expa, co 125, co 50 i co 500. I chyba zrobimy co 500, żeby zbyt szybko te levele nie wchodziły, chociaż nie. Zróbmy 250. Jednak 500 to jest trochę za długo. Dobrze, mamy wszystko ustawione, to teraz wybierzmy sobie Choose your leader, czyli lidera. Kogo bierzemy? Nie, go weźmiemy. Barona Wolfganga. No. No i to tyle. Jesteś baronem Wolfgangiem. 2400 golda mamy. Jesteśmy dobrzy. Willy and Massured. Startowa prowincja to jest nasza Brax, jest nie. I wszystkich przeciwników mamy 260 dni. Okej. 260 dni już chyba za nami. Dobrze. Okej, i zacznę od kupowania. Jak pamiętacie, to tutaj można upgrade'ować. Katapulty kupmy. I poupgrade'ujmy trochę. No już nie mogę. Pokazuję, że mogę jeszcze zupgrade'ować. Ale nie mam 840 dolców, dobra to. Nie, nie chcę. Kupmy sobie jakieś wojska. Łuczników bym kupił. No. I jesteśmy przygotowani do walki. 9 expa za wykupanie 33 golda. Okej.
Aha, dobra, bo wszedłem w te. No wie się, że 60 to już minęło. Katapultę kupił Chaos. Mam nadzieję, że słyszeliście, co on tu powiedział, bo jak ja się coś powiem, to go nie słychać. Dobra, to zaczniemy od pójścia w górę. Na początku myślę, że nie trzeba od razu bawić się w eliminowanie przeciwników. Chociaż wiem, że nasi przeciwnicy będą to robić. Co? Od razu króla wywalił z gry. Dlatego też nie jestem zbyt fanem brania levela z ranka 10, bo wtedy szybko się eliminują. Okej, jednak chciałem, żeby była szybka gra. Następny poszedł z gry. Sir Belgrave. Ja te Petera wezmę. Czyli w sumie jakbym chciał mieć alienów, to już bym ich nie miał. Mógłbym mieć alienów z królem oraz z Belgrave'em, których wyrzucili już z gry przy pierwszej okazji. Kurczę, jakbym miał alienów, to by Belgrave nie wywalił króla. Dobra. Jakie są statystyki kapitanów? Mój jest słabszy od niego, więc jak pójdą mi się bić, to nie będzie zbyt kolorowo. Aha, to weźmy może piorun. Nie. Gantlety. Okej, te gantlety nie wyszły zbyt dobrze. Ten do mnie strzela. I łuczników nie ma. Okej. To ja kapitana wezmę do przodu. Okej, fire, fire. Moich łuczników bardziej wysiekało niż jego wojska. Ale za to mój kapitan nie stracił życia. To weźmy Ice Strike'a. Może lepiej zadziała. No, lepiej zadziała, bo trochę życia kapitanowi zabrał. Okej, mój bardziej oberwał od niego. Ale jak kapitan wyszedł do przodu, to mogę w niego strzelać. Jedne wojska stracił. O, się wyleczył. Okej, czyli mogę przegrać, bo niestety. Co ty robisz? Chaos. Mam zabawę życia. Życia. I to jest też minus tego brania tych wysokich ranków, bo są nierówne wtedy statystyki u kapitanów. No, niestety nie dało rady tego wygrać.
Był długo tutaj z gry, to jest, z walki się wychodzi. Okej, i w sumie nie wiem dlaczego mam dodatkową turę. No dobra, możliwe, że już wszyscy ruszyli. No i nie ma wojsk. Upgrade'y i katapulty na razie nie zostały mi zabrane. Mogę sobie tutaj oglądać te, nie? Reklamy, żeby zdobywać trupsy, jednak nie będziemy się w takie coś bawić. Wziąłem jakieś pieniążki, 30 dolców dostałem. To wezmę tą prowincję. Mogę albo sobie tymi strzałkami przesuwać się na prowincję, albo po prostu na Niepalca najechać. Ja mam ósme miejsce, nie? Okej, zdobyliśmy jakieś nowe pieniążki. 560 kosztuje nasz Sperakles. No, znowu łuczników kupię. Mógłbym lepsze wojska kupować, ale łucznicy też nie są słabi. No tutaj już Arglax atakuje Hehaosa. Tutaj można się o jedną prowincję przesuwać, więc jeżeli bym nie cofnęło do zamku, to musimy od nowa przejść te wszystkie prowincje. O, zdobyliśmy level. To ja sobie zdobędę może więcej defensywy. Ja mam level 48. I najbardziej opłacalne to by tu było. No bo tak, kasa to Mercedes to było, że wojska są tańsze. Armor to daje nam 4 więcej życia. Nie, i dla kapitana, i dla wojsk. A tutaj więcej damage'a, tak? Tutaj więcej ataku. Tutaj atakują spele. Wardramsy tu morale wysysają i 40% szans, że ktoś ucieknie z walki. Akurat, no taka szansa jest. Jakbyśmy to zwiększyli, to by była większa. Tutaj jest, że na więcej obrony. Leadership to morale. Ice Strike to też spell do ataku. Łucznicy to jest zwiększona szansa łuczników na zadanie obrażeń. Fear to zwiększona szansa na to, że ktoś ucieknie z walki. No wiadomo, że kapitanowie i kolosy są na to odporni. Tutaj no większa szansa, że coś się wykopie lepszego. Tutaj to zwiększa siłę katapulty oraz zżycie naszej bramy, jak jest najeżdżana przez przeciwników naszego zamku, tak. Tutaj no pierunek i gantlety to też są spele do ataku, no i leczenie, czyli leczy jakiś procent naszego życia i kapitana. No, lidera kapitana i całego wojska. Czy akurat dla wojsk to jest 100%, a dla naszego kapitana i kolosa to 50%. No, przy takim ulepszeniu. Okej, czyli ja bym sobie wziął. Cokolwiek wezmę, to jest zmaksowane. Potem mam jeszcze jeden level do bicia, bo 50 jest max. To weźmy atak. Emperor atakuje. Jeszcze mnie nikt nie zaatakował. To może ja kogoś podbiję już, co? Tylko nie wiem, czy z łucznikami dam radę sam, nie?
No, z kolosem to nie wiem. Ale próbować można. Tutaj jednak jak kapitan padnie, jak pamiętacie, to jest koniec gry, więc jeżeli by się udało, że kapitan wyjdzie na walkę i przegra, to już jestem po grze. I tutaj kolosy kupują mnie. Ojej, już wysypało łuczników. Mamy czaszki. Trochę się polagowało, ale zbiło im całą bramę praktycznie. Jego kapitan jest lepszy od mojego, więc. Znaczy, z damage'em jest słabszy, ale zresztą jest lepszy. Okej, okay, i teraz w bramę. No tu jest łatwo bramę rozwalić. Ale rozwalenie bramy nie równa się z wygraną, nie? Jeszcze trzeba wojsko dobić. No i właśnie, w wersji 1.5 jest taka zmiana, że kapitanowie na zamku są od początku. Ja mam więcej życia od tego kapitana, ale to nic nie zmienia. Mam więcej tego ataku, defensa, ale mniej damage'a. Może to nas uratuje. Aha, on już mnie tak zbił. Dobra, czyli potrzebuje leczenia. No właśnie, tu łatwo przegrać na tym poziomie. Kolosa to ja raczej nie pokonam. I wyleczony do maksa. Czy nigdy nie wiadomo, czy brać więcej, żeby więcej atakował, czy więcej, żeby się bronił, czy więcej damage'a. Kolosy tutaj mocno biją kapitanów. Właśnie, jak wziąłem damage, to od razu przegrałem. Dobra, czyli nie ma co atakować. Sami widzicie, nie ma co atakować ich, jak się nie ma wojsk. Dobra. Skoro, że się długo wyłącza walka na tym mobilnym graniu. Ok, Arglax. Emperor idzie na Arglaxa teraz. Bors na Celena chyba. No i właśnie, jak tu kapitan przegra, to jest koniec walki. O! A, i Celen wyleciał. Już nie ma czterech osób. Trzech. Ja to potrzebuję kasę pozbierać i wtedy będę atakował. Ja sobie kolosa potrzebuję kupić. Drakondyr podbita. Dwóch na Arglaxa poszło, nie? I Emperor nie wygrał. Achy Chaos też nie wygrał.
Arglaxa chcieli wyrzucić, to im się nie udało. Na mnie jeszcze nikt nie poszedł. Arglax też przegrał z Hechaosem. Dobra, na razie tutaj próbuję jakoś pochodzić po tych prowincjach. 16 łuczników uda się wyrzucić, to mogę walczyć. Garnizony tu są łatwe do pokonania. Tylko trzeba kapitana wysłać do przodu i już się wygrywa. I zrobimy Fira. I to wygląda tak, że przylatuje głowa do kapitana. Garnizon ma tyle życia, ile normalnie ma. Kapitan garnizonu ma tyle życia, ile ma kapitan od postaci. A jak zwiększyłem atak, to też dostałem jeden punkt w ataku u kapitana, jak zauważyliście. Więcej nim punktów nie dostanę, chyba że sam se zwiększę. Bo już mam maksymalne tamten offensive tactics. Okej, okay, tu już się Hechaos uwalnia. Dobra, bo 48 level wbiłem, to jeszcze mam 2 do ubicia. Hechaos Arklax wychodzi. Jeszcze Emperor nie wyszedł, on wraca do swojego zamku. Stracić te, kupił sobie Gajaxa. Chyba go stracił, a nie kupił. Dobra, weźmy sandał. 2 sandały mam. Okej, okay, Arglax przechodzi. Emperor próbuje wyjść i chyba nie chce się odważyć. Chciałbym kogoś rozwalić. No nie wiem, czy z Chaosem wygrał. Już się przekonałem, że nie jest tak łatwo. Więc najlepiej nie brać ranka 10, tylko brać te inne ranki, bo na ranku 10 to jest ciężko wygrywać, jak się weźmie jeszcze Fejra, nie? No easy to jeszcze jakoś pójdzie, jak się weźmie Fejr tryb, to już się może tak nie udać fajnie z wygrywaniem. Okej, okay. To ja tu zrobię psychapa. On tu użyje Fira, nie wiem po co, bo kapitan jest immune. Wysypało mu trochę łuczników. Ok, teraz użyję piorunka. Też nie trafił. Piorunek jest mniejsza szansa, że trafi w kapitana. Reszta spieli jakaś większa szansa, a tutaj piorunek ma mniejszą szansę, że trafi w kapitana. No oczywiście, że wysłał go do przodu. To zróbmy więcej ataku. A i teraz jego kapitan jest poszkodowany i co? To ja sobie użyję skilla. Nie, Fira użyłem, ale chodziło mi o tego, o... Okej, poszedł sobie duży. Chodziło mi o Strajka.
Ale tutaj trzeba patrzeć, jakie skille się klika, bo no wiem, że kliknąłem My Strike, a użyło Fira. Jego kapitan jakoś sobie teraz nie radzi. No to będzie rewanżyk. Ja ci teraz gauntletów użyję i co? A i macie. Chaos poległ. Okej, czyli rewanżyk zrobiony. Ta, tutaj może godziny w to grać. W ten tryb. Czyli nie wygrał Chaos, wygrałem ja. Tutaj nie trzeba wojsku kupować, wystarczy, że się ma kapitana i można wiele zdziałać. Kupię Staraklesa i pójdę na Chaosa. Żeby jakikolwiek zamek podbić, bo już podbili 3. Ja żadnego. 160, tylko że to jest 50%, że trafi. A teraz trafiły wszystkie. Nie wiem dlaczego tak polagowuje to, jak nagrywam. Ale może to jest coś. Może jest. Nie wiem co. Najlepiej bić w ścianę tą. No, bramę, nie? W wieżę nie trzeba bić. Bo to tylko pieniądze są. Jak się je rozwali. Okej, okay, rozwalona brama. Okej, okay, mam kolosa, mam kapitana, więc może dam radę. I on ma samego kapitana, to tym bardziej powinniśmy dać radę. A i strajk leci. On niego gantlety. Kapitan Nikolas trochę dostali. No, jego dostał mocniej. Okej, okay, czyli puścimy Wolfganga na z atakiem, tak jak ostatnio. Okej, okay, teraz. Zróbmy leczenie. On ma jeszcze powersy, nie? Bo się tutaj zawsze ma dwa powersy. I jak są powersy używane, to pierwszy atakuje powers przeciwnika, a potem mój. Więc tak naprawdę z tego, co on zadał, nic się nie uzy... No tylko trochę życia mam straconego kapitana. Ale jak on zaatakował, to już tego efektów z tego ataku nie ma. Bo się wyleczyłem. No dobrze, to pójdź z Prakles. No, tutaj też każdy kolosus jak wychodzi, to ma swój dźwięk głosowy. Tak samo jak kapitanowie podchodzą do walki, to też mają swoją tenię, muzykę wstępu, że tak powiem. I jak się po prostu straci, to ich po prostu nie ma, bo tu są tylko dwa na walkę, więc ja mogę teraz zrobić się damage. I po prostu Chaosa wykończyć. Dawaj, Sparakles. No właśnie, bo tutaj nie jest zbyt duża szansa, że tak. No i co, poszedł. Kolosus go w ogóle nie trafił, nie? Sparakles. Takie 39 życia, jak miał Chaos. Sparakles mu nic nie zabrał. Okej, okay. I w tym sposobem, że Chaos się poddał, to wygraliśmy jego zamek. Tutaj zawsze trzeba zamek walczyć, nie da się zrobić autobatu na zamku. Można tylko wyjść z zamku i nie walczyć. Zawsze można zobaczyć, jakie się wojska ma do walki, jakie wojska pokonujemy w walce. Chaos eliminated. Zawsze wiemy, z jakimi wojskami mamy do czynienia, ile ich jest.
Albo się tego podejmujemy, albo to odrzucamy. He, chaos wyleciał. Tylko, że jeden jest do góry teraz, a drugi na dole mapy. Zawsze i tu się podbije zamek, to się dostaje mnóstwo kasy. Ulepszamy łuczników. I ich kupię. Dobrze, to idziemy na dół. No tutaj opłaca się podbijać przeciwniku, bo się dużo kasy z tego zdobywa. No i chyba sandal. Mam 4 sandały. To mogę tutaj je wymienić na coś. Jest tak. No tutaj mogę podwoić sobie kasę, nie? Za 3 sandały. Dobra, to na razie. Nie, no muszę już wymienić niestety. Mam 218, dobra, to weź. I to też mi tu rewierze, nie? No i też jak się tu podbija zamki przeciwników, to one nie znikają, a zostają na tych miejscach, gdzie były. Gdzie przeciwnik był? Po prostu przeciwnika nie ma, ale zamek jeszcze można podbijać ile się chce. No to teraz użyjemy pira. Łucznicy nie pójdą. Łucznika nie ma. O, kolejni poszli. To jak morale się traci, to wojska uciekają. To wezmę tych małych ze strzelą. Dlatego się opłaca mieć łuczników, bo szybko wojska niszczą. No i Sperakles wykończył. Nie wiemy jak to jest, że jest taki efekt, że wojska nawet jak są padnięte, to jeszcze mogą na plecach się przeczołgać. Nie wiem o co chodzi z tym efektem. Ale dobra, idziemy na Arglaxa. No i level up. To bym sobie wziął atak. No raz. Znaczy nie trzeba. Świetna muzyczka jest jak się wbija level up. Zwiększę jeszcze bardziej obronę. Obrony nigdy za wiele. To może najpierw Emperora podbijemy, bo on jest taki, który się już nie rusza. A właśnie, jeszcze potwory się pojawiają tu na terenach. Trzeba na nich uważać, bo oni garnizony mogą podbić. Ale garnizony jak się straci, to nie boli. I te potwory nie mają swoich prowincji, po prostu mogą niszczyć wojska. Krytersów jeszcze dzisiaj nie używałem. A on używa piorunka. Piorunek ładnie czyści niestety.
Też się tutaj trafia kapitanem zawsze, nieważne czy jest na polu bitwy czy nie. Arglex ma słabego kapitana, no może ma więcej damage'a, ale co z tego, że ma damage, jak nie ma ataku zbyt dużo. Tak mu się wylosował kapitan. Łucznicy zestrzelcie kogoś. O, użył Fira. Trochę łuczników sobie poszło. Miałem ich 40 na początku walki, mam ich 22. No, jak coś łucznicy wrócili. Okej, okay, do swojej grupki. No i Sparakles wykończył. Dobrze jest mieć kolosa, bo szybko wykańcza wojska. Kolosusy to jest taki jakby drugi kapitan, tylko że jak kolosa się straci, to jeszcze można walczyć, jak się kapitana straci, to już walczyć nie można. Jak się kolosa straci, a kapitan nie jest na polu walki, to też się przegrywa. Okej. Okay. 812 mam. Mogę zrobić autobatu, ale jakim jest 74? Pójdźmy zawalczyć. Zacznę od łuczników, żeby wybić te małe jednostki. Fira używa, ok. Ok, czyli zastrzelam. Nie, nie zastrzeli, bo jak ich jest mniej, to mniej zadają obrażeń. Zupków. Może się zabierają. Ok, gantlety. Ok, i zostało ich trzech. Tutaj mamy też do góry informacje, ile mamy wojsk, nie, jakby ktoś się nie skapnął. I jakich wojsk. Obok naszych statystyk kapitanowych. Tam wszystko jest. Jak się nie musi zastanawiać, ile kolosów ma życia, tylko wszystko to widzi. I z tych walk mamy ładne pieniążki. Okej, okay, potwór zniknął, jak widać. No, 50 mi wyszło. A tutaj można kupować wojska w nieskończoność, aż się zdobędzie wojsk 99. Jak się będzie miało 100 wojsk. A w tych 100 wojskach to się jeszcze liczy kapitan i kolosus. An enemy leader is here. Łuczników opuściłem. To w sumie niepotrzebnie. I tak ich wysypało. Okej, okay, oni tylko życie stracili. Teraz jeszcze kule poleciały. No to 590 ma brama Arglaxa, to trzeba ją obić. No i właśnie. Nieważne ile się ma wojsk, można stracić szybko wszystkie. Wystarczy, że się użyje takich skilli i już ich nie ma. Morale prawie też straciłem, nie? Ale on stracił bramę. Mam zero morali.
Jeśli wykorzystałeś te powersy na przedbrawo, to można potem jeszcze raz te powersy użyć. No i właśnie na łuczników straciłem do zera. Trzeba uleczyć. Kolosus prawie poległ. No faktycznie 50% leczy. Trzeba morale sobie zwiększyć. Znaczy, że jak już nie ma łuczników, a nikogo, kto tam ucieka, to morale to tylko do tego, żeby mieć możliwość użycia ataku z damage'em. No i prawie zginął kapitan. I dlatego, że prawie zginął, to właśnie uciekł z walki. W sumie redukcji mi się trochę bardziej podobał. Tutaj jest jakieś wyzwanie na walkę. Nieważne jaką walkę się weźmie, zawsze jest jakieś wyzwanie. Nieważne jak się weźmie wojska, tak. Czy to najlepsze, czy to najsłabsze. Zawsze jest jakieś wyzwanie tutaj. Nie użył jeszcze kapitana, dobra. Jeszcze nie wrócił. Morale właśnie odbudowałem. Jak się wojska pokonuje, to morale same rosną. Jak się wojska traci, to morale się traci. A i przyszedł kapitan. Czy przyszedł się poddać? Jak najbardziej przyszedł się poddać. Uznał, że nie ma co męczyć swoich wojsk. Po prostu oddał swoje ciało. I to Argleksa teraz nie ma, więc jeszcze został Emperor i Bors. To podbijam drugiego przeciwnika. No dobra, bo tu jest napisane ile tur zostało do końca gry. 241. Myślę, że mniej tur się wykonało. Więcej. Dobra. No tu mam w ogóle garnizon, zaraz go wezmę. Pytanie, kto mnie pierwszy nam na zamek zaatakuje. Nikt się nie chce pofatygować. Chyba, że Bors zaraz tam pójdzie. Garnizony. Jakich tu mamy? Okej, okay, jednego. Trochę innych wojsk pokupuję, nie?
Emperor myśli. Emperor ma także do niego dwie prowincje, tylko prowadzą. Arglaxa w sumie trzy prowadzą. Znaczy dwie z zewnątrz, tak, a potem ta jedna, która jak się jej nie podbije, to się nie podbije Arglaxa. Emperor ma, że dwie prowincje trzeba mu podbić, żeby do zamku się dostać. Cała reszta to ma więcej prowincji, z których może zostać zaatakowanych. Zaatakowany. Dobra, Emperor Antares ma taki potworny głos. Dzieciaki, lecicie. A co? Łuczników. Trochę wojsk mamy, teraz łuczników zestrzelcie im. O, jego poleciały kryteria. A to dwóch łuczników to nic nie zestrzeli. Ktoś tam zginął. Polegliście. Na fira, ten Amperora nie działa fir, to mogę piorunek. On też piorunek. Dużo wojsk poległo. Powersów nie mamy, to tylko łucznicy jeszcze. I koniec. Ale łuczników straciłem chyba do zera już. Jak się gra w Conquer the Realm, to najlepiej brać mniej liderów, bo to jest za długo tutaj trwa. Patrz, ktoś ma czas na granie, no to wtedy może sobie pozwolić na dłuższą grę. Dobra. Kupuję małych tylko po to, żeby mieć, żeby skille miały gdzie atakować. Samego kapitana atakujemy teraz. Dobra, i teraz bym puścił kapitanowi, jak są. Jego ma mniej defa, więc mogę puścić go do przodu. Okej, ile zginie wojsk od Ice Drake'a? Ice Drake to zbił tylko trochę osób. Łącznie 6. Dobrze, to teraz kapitanowie, bijcie się. Atak. O, jego kapitan mocno zbił. Dobra, bo on ma dobry damage. I atak. To ja się wyleczę może. Żeby mi czasem nie zabił skillem. Jakbym użył skilla, który lepte. Nie ma powersów, dobra. Ale zamiast Wargramsów mógł nawet użyć coś, co atakuje i wtedy by mnie kapitana zniszczył. A tak to jego kapitan poległ. No bo mają skille wszystkie, tak? Jakie są możliwe.
Nie mógł użyć tego, który zabiera życie kapitanowi. No i maksymalny level. Ostatni level to dodam damage. I zwiększymy to leczenie. Może się przyda. Ok, Emperor jeszcze atakuje, ale może spróbujemy auto. 14 wojsk straconych. Ale pokonany szybciej. Ok, Bors. Nie, już nie wbiję levelu, już mam maksymalny. Ok, no to teraz Emperor. Jakie wojska w ogóle straciłem? Kawalerzystów, ok. Ok. Emperor atakujemy. 39 małych. Skąd ja mam 66 łuczników? Tu są jakieś błędy. Skąd ich mam, to nie wiem. Dobra, 600 życia ma ta wieża. Ale co z tego, że mam tyle łuczników, skoro i tak mi szybko wysiekają, nie? Mam dwie katapulty, bo jedną straciłem kiedyś. Już godzinę prawie gramy. Się laguje aż za bardzo. I tutaj mogą misować te kule, nie? Ja bym wyleczył sobie wojska, żeby ich nie stracić. Głównie kapitana. Bez katapulty jakoś pożyje, bez kolosa to już będzie gorzej. No i ostatnia ta. Ostatni atak. No chyba, że nie trafi. Okej, okay, straciłem katapultę, więc teraz mogę ją odbudować. Jeśli odbudowuje katapultę, to ona strzela, więc to jest akurat dobre. To jedziesz airstrike. No, kapitan już se poszedł, dobra. Niech wojsko upadną na ziemię. Pierwszy mój film, kiedy nagrywam na telefonie i godzina trwa. Serio, pierwszy.
Dobra, dobra. Ma Powersa jeszcze, jakby co. Co tu się właśnie porobiło, bo ja nie wiem. Skąd się kawalerzyści wzięli? Nie jest tu dużo błędów. Nie mam powersów, więc jak będzie trzeba się leżeć, to mam kapitana jeszcze. Powersów nie mam, ale mogę jeszcze kapitana użyć. Dobra. Mam dużo morali, konik upadnij. Strzelmy w dużych. Rise dead. Emperor jako jedyny może Rise Dead używać. Wraca ten kapitan. I to tyle. Emperor właśnie poległ. I teraz do Borsa dojść, na samą górę mapy. No i dalej mam Emperor do Borsa, niestety. Nie ma co tu kopać, bo za bardzo się tury traci. A zbyt dużo kasy z tego nie ma. Pominam turę tylko dlatego, że nie wiem, gdzie się tu ruszę. Się tak laguje, że nie wiadomo, czy jest tur. Że jeszcze muszę walczyć przed borsem.
Najkrótsza droga to chyba jest przez zamek. Ale jeszcze turnament. Nie, bo za długo się wtedy będzie grało. No, turnamenty też tu są. Nie wziąłem go tylko dlatego, że już mam dosyć długą grę. Zbyt długą. Do Borsa jeszcze daleko. Bierę ten Drakondier, żeby mieć wszystkie zamki, jakie mogę. To mogę przez ten Helmgard pójść. To teraz inne wojsko biorę. No to było pewne, że ma Gajaxa. Okej, okay, Gajaxiku. Ma więcej wojsk, tylko ich po prostu tu nie widać. Po prostu nie doszli łucznicy i mali. I kawalerzyści. No, kapitan. No to kapitan jest najsłabszy z tych dzisiejszych, co dzisiaj miałem. Pod względem życia, pod względem statystyk, to jest tak samo dobre jak inni. Oczywiście leczymy. No właśnie, bo za chwilę to mi przegra wszystko. No właśnie, ucznicy się pojawili. Okej. I w ten sposób, jak puściłem już te wojska, to kapitan zbyt dużo nie położył już. Nie, łuczników nie ma co strzelać, bo nikogo nie zestrzelam. Nie wiem, dlaczego oni strzelają zza plecy. Kogo nie strzelili? Też nie widziałem. I poległ Bors. Papa, wojska twoje. Jeden kapitan, jak się... Jedyna osoba, jak jest pokonana, to ginie za wszystkich.
Ginie za wszystkich, tak. No i też jak się atakuje na zamek, gdzie przeciwnik już kiedyś pobił, to jest taka walka jak ja, a nie inna. Wyłączyłem nagrywanie od nowa, żeby nie było, że się zaraz coś by usunęło. No normalnie tu walczę, jakbym walczył na zamku przeciwnika. Ale jak rozwalę ten zamek, to jeszcze on nie jest vanquished. To 80. Dwa ataki i tak muszą być. Lepiej zrobić w ten sposób, jak już się ma ostatni hit. Jak się ma ostatni hit, gramy. No jeszcze trochę wojsk. Przeciwnik, ja mam dwóch łuczników, nie trzech, trzech mam, dobra. Dobra, to defensywę zwiększę. O, kawalerzyści się pojawili, no to ich już nie ma. Dobra, wysiekałeś. Kawalerzyści moi. To teraz ja zaczynam leczyć. Pytanie, czy kolosy pójdą na siebie, bo jeszcze nie poszły. No i właśnie poszły na siebie kolosy. No właśnie nie wiem jak to jest, że kilka hitów i gra uznaje, no już Gajax przegrał. Może to może kapitanowie się popijcie. Dobra, Helmgard podbite, jeszcze tylko Worm Heaven i Souls Gateway.
Cały czas sprawdzam, czy to się nagrywa, bo za długo by, za dużo czasu bym stracił, jakby się okazało, że się coś nie nagrywa. Tak, i wy widzicie, ile to trwa. I właśnie, jak się to podbija zamek przeciwnika, to nieważne gdzie on jest, po prostu on zwraca na swój zamek. Znaczy, akurat to był zamek, który do niego nie należy od początku gry. Już się gra częściej. Dobra, wszystkie wojska dotarły. Żaden się nie schował za ścianą. No, gantletów nawet nie widać. Się tak ta gra laguje już. Okej, poszli wszyscy. Takiego słabego kapitana ma, czy co? Łucznika nie ma. Jak się o tym łucznikiem celować kogoś. Okej, jego wojska poległy, moje też. Ktoś mu się wycofał. Chciałem ich, żeby się wykazali. Łuczników nie mam, to nie mogę niestety z nich strzelić defensywo. Pójdźcie, kawalerzyści, i go wykończcie. Okej, okay, jeszcze tylko zamek. Pewnie jeszcze mnie zaatakuje, nie? Jak nic mnie zaatakuje przed wejściem na twój zamek. Wiedziałem, że tak będzie, więc puściłem piorunek. Więcej zrobił efektów. No, mnie też. Puścił piorunek. Trochę moich, trochę jego poległo. Łucznika nie ma. Moje wojska pouciekały, potraciły morale niestety. Okej, okay, no i jeszcze małe wojska. Akurat nie zaskoczyłeś mnie tym, że kapitan opuściłeś. Do przodu.
Wojska wszystkie padły? Nie. Niech mu życie pozabierają. Który padnie, nie wiem. Okej. To se poszedł, dobra. Jeszcze tylko jego zamek. Nie ma co ulepszyć katapulty. Okej, Morning Heaven podbijamy. An enemy leader is here. 51 dużych, ja mam 52 łuczników nagle. Miałem ich 21. Może to będzie ostatnie, co zrobię, raczej wygram to. Jeden hit 90 wali, a z reguły jedna z kul, jak się puści płasko, trafia. Mieliśmy walkę z Gajaxem, jednym kolosem. Więcej się nie dało rady. Nie udało. Dobra. Teraz jeszcze tobie wybić te 50 wojsk. Kawalerzyców też miał. Tylko niestety na polu walki się nie pojawili. Dobra, niech wszyscy poupadają, wtedy ja puszczę wojsko. Okej. Się wyleczył, dobra.
Mam jeszcze leczenie, jak coś. Się przydać ma. I się przyda. Można zrobić się, kliknąć kosta, można kliknąć dwa razy jednego skilla i zostaje użyty. No, przy tej gierce to można fajnie sobie spędzić czas. No, upadnie konik. No, tam skakał za dużymi straciłem prawie wszystkich. Może prawie wszystkich straciłem, ale on straci wszystko, co miał. No i borsa nie ma. Nie wiem dlaczego mają tyle wojsk dobrych, a ich nie puszczają. Ale dobra. Mi to na rękę, bo szybciej wygrywam. Ma duże wojska i nie puszcza ich. Puszcza małego kapitana, który ma możliwość zginięcia. Jak się kapitana pozbędziesz, to pozbywasz się potrzeby walczenia, możliwości walczenia. Jest taka duża burza. Dobra, nie widać, ale Bors eliminated. Wszyscy wyeliminowani. No i jest scenka końcowa, nie? Płynęli na górę, wszyscy przeciwnicy, od króla do... No wszyscy są, nie? I teraz jest scenka końcowa. Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje możecie zostawiać. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba pomysł z porównaniem Crusaderów. Okej, okay, i teraz tak. Już sandały ma Celen oraz dwa sandały ma Bors. Teraz obejrzymy sobie ceremonię. I teraz rozdają sandały. Za największą ilość fortuny, czyli golda. Zdobywam ja. Za największą rangę. Ok. Znowu ja za największą rangę. Za najwięcej prowincji. No wiadomo. Za najwięcej wygranych. O, więcej wygrał Antares, dobra. Za największą kampanię. Armię, no to Antares. Za najwięcej Vanquished. Ja. Okej, do Emperora. Za największą kombinację w armii i wygrywa, no, czyli Wolfgang, czyli ja. No i epilog, to co to sobie czyta. Więc w tym momencie się z wami żegnam. Jak kliknę dom, to się pojawi przy menu głównym, więc do zobaczenia. Cześć! Dzięki za oglądanie.